Rynek dronów to jest jeden z najbardziej dynamicznych sektorów generalnie w lotnictwie. I tutaj będzie zdecydowany rozwój. Rozwój jest na tyle dynamiczny, że nawet trudno jest przewidywać, jak wielka będzie dynamika i w którą stronę to pójdzie. Natomiast my wychodzimy z założenia, że to prawo nie powinno ograniczać tego rozwoju, to prawo powinno wspierać ten rozwój w taki sposób, aby przede wszystkim zagwarantować kwestie bezpieczeństwa i operacji. To mamy zupełnie nowy sektor polegający na tym, że cała ta działalność jest bardzo, bardzo rozproszona. Mówimy o bardzo małych statkach powietrznych, które mogą być praktycznie operowane przez każdego. W związku z tym chodzi o wytworzenie świadomości też w społeczeństwie, co jest bezpieczne, co jest niebezpieczne, ale z drugiej strony też nie hamowania tego rozwoju, dlatego że użycie dronów z jednej strony idzie w kierunku użytku prywatnego, czystej rozrywki, ale w drugą stronę będzie w dużej mierze zmieniać biznes. Ja porównuję kwestię dronów do kwestii zmian w telekomunikacji. Kiedy pojawiły się telefony komórkowe, one zrewolucjonizowały cały system telekomunikacyjny. I tutaj może być tak, że wprowadzenie dronów może zrewolucjonizować cały system logistyczny tego, jak firmy przemieszczają towary z punktu A do punktu B. W związku z tym, tak jak mówię, rola urzędu i prawa lotniczego powinna być taka, aby zagwarantować bezpieczeństwo, wspierać to, ale nie ograniczać tego, bo nie jesteśmy w stanie zablokować tego, co w sposób organiczny, naturalny będzie się rozwijać. My generalnie obserwujemy ten rynek, natomiast naszą rolą jest kwestia przede wszystkim zabezpieczenia i kwestia bezpieczeństwa. Tutaj różnica jest taka, że jeżeli mówimy o ruchu lotniczym i o przewoźnikach, to w Polsce mamy 12 zarejestrowanych linii lotniczych, 12. A w przypadku dronów będziemy mówić za chwilę o milionach. W związku z tym nie jest możliwe zrobienie systemu z naszego punktu widzenia, który będzie kontrolował 15 milionów, 5 milionów użytkowników kontrolujących drony. Bardziej stworzenie pewnego systemu ogólnego, który spowoduje to, że te drony będzie można bezpiecznie używać dla dobra gospodarki.